zdrowych, wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku, abyśmy się jak najczęściej spotykali tu w pełni zdrowia, sił. Chciałbym bardzo podziękować Wam o pamięć o zbrodni katyńskiej. To jest dla nas bardzo ważne. Nie ma miejsca w Polsce, gdzie by nie było członków rodziny, tak, tej tragedii. Także dziękuję panu prezesowi za jego zaangażowanie, za jego siłę. Nie wiem, skąd on tej siły tyle bierze. Jestem pana zdziwił, bo czasami jak wracam wieczorem ze spotkania koło godziny 21, to już mam dosyć, ale rano wstaję i ta energia jest i myślę, że to samo jest u pana prezesa. Jak jest zmęczony, rano wstanie, po kawce nabiera tych sił. Życzę wam wszystkim i panu prezesowi właśnie tych sił, tej mocy, tej wiary, wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję, to za każdym razem nie czuję się z tym. Jestem niesamowicie wzruszony, że mogę przed tak zacnym gronem wystąpić. Są to rzadkie chwile, rzadkie okazje, tym bardziej są takie emocjonalne. Proszę pana przewodniczącego, żeby to moje słowo wyszło jeszcze przed obiadem, bo po obiedzie to już jest. To już myślimy o zupełnie czymś innym. Proponuję państwu, żeby zostać przy takim, czy ja wiem, to nazwać świątecznym, ale takim podniosłym nastroju, że sięgniemy do literatury XIX-wiecznej Adama Sikory. Ale nie od grzybków skalinowego, tkacza z Jabłonkowa, który w roku 1864 napisał tak te piękne teksty, tak zwane kantyczki śląskie. No i tam jest między innymi utwór, który mówi nam o tym, jak to wszystko powstało. Bóg Wszechmogący na początku świata, jak nam to Pismo Święte opowiada, stworzył człowieka na tym ziemskim kraju i postawił go do ślicznego raju. Widział, iżby mu pomoc była dobra, uczynił żonę dla niego ze ziobra, pomalował jej bardzo piękne lice i dał za jego własną pomocnicę. Potem ich poobwiódł po całym ogrodzie. Kazał zażywać wszystkiego w swobodzie. Tylko im drzewo na środku pokazał, z którego jeść owoc ostro zakazał, zagroziwszy im, iż zaraz umierać muszą i że je z ogrodu wypędzi, jak niewolników, do straszliwej nędzy. Używał człowiek wszystkiego w swobodzie. Nic nie brakuje w tym rajskim ogrodzie. I o nic mu się starać nie potrzeba, tylko przychodzić z ogrodu do nieba. Gałązki z owocem ślicznie się zgibają, kwiaty prześlicznie wszędzie zakwitają. Na polach jego rosną złote kłosy, nie potrzebuje motyki, i kosy. Gdzie się obrócić w raju naokoło, wszędzie mu ptaszki śpiewają wesoło. Zwierzęta do nóg jego się zgibają, wszystkie za pana swego uważają. Szczęśliwe oba prowadzili życie, Bóg błogosławił wszystkiego obficie. Niewinni, czyści, jako w niebie anieli. O niedostatku żadnym nie wiedzieli. Pewnego czasu z ciekawością Ewa przechadzała się wkoło tego drzewa, przypatrując się tak ślicznym owocom, dosiąść je mogła z niewielką pomocą. Czart, nieprzyjaciel ludzkiego plemienia, prędko swą postać we węża przemienia. Utuliwszy się, leży po drzewie, urywa owoc i podaje Ewie. Masz, Ewo, jabłko koloru pięknego, wszak ono ma w sobie wiele dobrego.
i daj skosztować mężowi swojemu, a staniecie się równi najwyższemu. Przyjąwszy, Ewa niesie Adamowi jako wiernemu swemu małżonkowi i tak sobie w cieniu drzewa siedli, przez Boga owoc zakazany zjedli. W tym okamgnieniu, jak tylko zgrzeszyli, bardzo się jeden drugiego wstydzili. Bojąc się Pana, iż wyjdzie do raju, skryli się przed nim do gęstego gaju. Cieszę się, Adamie, Pan Wszechmocny woła. Nie widzę ciebie nigdzie dookoła. Zgrzeszyłem, Panie, i nagi się widzę. Wyjść k tobie, Panie, ja się teraz wstydzę. I wnet wymawia się w krzaku onym. Dałeś mi, Panie, tak nieszczerą żonę, która mnie sama przywiodła do tego, żem nie dochował przykazu twojego. Żona się także wybawia u męża. Była to chytrość przebiegłego węża. Gałązkę zieloną z owocem ułamał, dał mi skosztować. I tak mnie okłamał. A Pan Wszechmocny do Adama rzeczy. Żeś mnie nie słuchał, mizerny człowiecze, będziesz dorabiał w pocie czoła swego w kalistej ziemi chleba poprzedniego. Ewo, żeż raczej posłuchała węża, będziesz pod bokiem zawsze twego męża. W boleściach dziadki swoje będziesz rodzić, w wianuszku zielonym już nie będziesz chodzić. Wężu, i że się ważył żonę skłamać, po brzuchu musisz czołgać się i łamać. Prochem żyć będzie i jesteś przeklęty po wszystkie czasy pomiędzy zwierzęty. Potem Bóg przysłał cherubina swego, żeby ich wygnał z ogrodu zacnego. Wychodzę z płaczem z tak ślicznego raju do nieznanego i obcego kraju. W tej smutnej podróży tak sobie mówili, biada nam, żeśmy Pana naszego obrazili. Lecz anioł za nimi się pośpieszy i tą nowiną je pocieszy. By nie zginęła wiecznie dusza wasza, obiecuje Bóg dać wam Mesjasza, który się z czystem panienki urodzi i z rozgniewanym Bogiem was pogodzi. Amen.